Hej, tu Oktavia, to moje Hot 16 Challenge tu. Dziękuję Bolo za nominację, dziękuję Eko za to, że chciałeś mnie nominować, ale nie zdążyłeś. Dziękuję wszystkim tym, którzy pytali, ale odmówiłam. Następnym razem nie pytajcie, będzie łatwiej. No to jedziemy z tym. Raz, raz, raz. Mamy dziwne czasy, bo ktoś zeżar nie toperza. Zostałam tu wezwana, więc z bitem się zderzam. W roli rycerza dziś staje większy świata. Szkoda, że niektórym empatia się ulatnia. Najważniejsze wartości toną w głębinach. Ten świat ocenią w miejscu mentalności nie zatrzymał. Nie pasuje tu, nie rozumiem ludzi już od dawna. Nawet bez pandemii mamy coraz więcej płaców w maskach. Ogarnęłam już dawno, że świata nie zmienię. Zmieniłam otoczenie, moja broń to zdanie. Nie wiem, moich granic nie przekroczysz. Są opancerzone, mojej energii już nie zgasisz. To wieczny płomień, nie będę walczyć z cieniem. Podam nawet moje imię, absurd, bo nie absurd. To chyba tyle, a na koniec wyciągnęłam jedną ważną lekcję od tego wirusa. On jest mniej szkodliwy niż ludzka natura. Udało się. Dziękuję wszystkim za odsłuch. A teraz moje nominacje. Po pierwsze nominuję chłopaków, których już dawno nie słyszałam, czyli Kozan KW i Stan z dewizy Mateusz Sojka. I do tego jeszcze dwie dziewczyny, Ola Górecka i Viola Fenix z Popiołów. Liczę na was, wierzę, że nagracie. I moja ostatnia, specjalna dedykacja i nominacja leci do największego autorytetu psychologa dziecięcego, Doroty Zawadzkiej. Wierzę, że pani nagra. Dziękuję serdecznie.